Przykro mi, że nie mogę być z wami w Białymstoku, ale jak wiadomo, pomimo najszczerszych chęci, często plany nie wychodzą. Chciałbym bardzo móc z wami przeżywać emocje i odkrywać ukryte sensy w pięknych rzeźbach Michała Jackowskiego. Nasza znajomość zaczęła się tak, że na pewnej dużej wystawie polskiej rzeźby, gdzie nie bardzo było co oglądać, odnalazłem prawdziwą perłę – rzeźby naszego Michała. Później był kontakt, moja wizyta w pracowni artysty, zachwyt, podziw nie tylko dla kunsztu rzeźbiarskiego, ale także dla niezwykłej rodziny, jaką tworzy Michał i jego żona oraz dzieci. A żona, której składam ukłon, pewnie bez której nic by nie było, a nawet na pewno by nie było. Później zaś wielkim zaszczytem była propozycja napisania tekstu do katalogu, który muzeum wydało z okazji tej wystawy. Tam Państwo znajdą moje przemyślenia na temat Michała prac. To była wielka przyjemność móc napisać z serca ten tekst. Tymczasem powiem, że Michała bardziej ceni świat niż Polska, ale wszak już starożytni mawiali, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Ja powiem tylko, że artysta powinien wyrastać korzeniami z własnej ziemi i konarami oplatać świat. Żegnam Państwa, życząc transcendentnych wrażeń.